Fortnite? Fortnite Bed Wars? Nowy okresowy tryb! A już myślałem, że mi się przyśniło. Wow! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite! W dzisiejszym odcinku zagramy w tryb, który polega na tym samym co Bed Warsy w Minecrafcie. W meczu bierze udział aż 8 osób, każdy z nas ma swoją wyspę i każdy musi pilnować swojego łóżeczka, żeby nikt mu go nie zniszczył. Zbierając drzewo, cegłówkę oraz monety, ulepszamy swoją wyspę i zdobywamy dostęp do nowych broni oraz przedmiotów. Moim zadaniem w dzisiejszym odcinku jest zniszczenie wszystkich oponentów i ich łóżek, więc teraz ty, mój drogi przyjacielu, zostaw łapeczkę w górę, jeżeli już wstałeś, bo... jeżeli jej nie zostawisz, no to też zniszczę twoje łóżko. I będziesz spał później jak księżniczka na grochu. I będą cię bolały plecy, będziesz chodził zgarbiony. No, także wybór należy do ciebie, ja bym nie ryzykował. Chciałem was jeszcze zaprosić tylko na pixieshop.pl po przekozackie koszulki oraz przekozackie czapeczki z kolekcji DFRL Team. Link do sklepu znajdziecie w opisie, a teraz już nie przedłużam, zaczynajmy! Okej, moi kochani, tak wygląda moje łóżko, którego muszę obronić. Czekajcie, czekajcie. A, tutaj nam się respi, respią matcy, za które możemy sobie coś upgrade'ować. Tutaj mam taką strzałkę, tak. I upgrade'owaliśmy sobie pierwszy poziom sklepu. Okej, tak wygląda nasz sklep. Mamy pistolet krzemieniowy, kewiki, dynamity za 800. Wow! Oto troszeczkę dynamit drogo jak 800. Dobra, moi drodzy. Na początku zbudujmy sobie taką prowizoryczną, o, kanciapkę dla naszego łóżka, żeby nikomu przypadkiem do głowy nie przyszło to, że ma tu przyjść i nam je rozwalić przed czasem, tak? My chcemy to dzisiaj, moi kochani, wygrać. Okej, co potrzebujemy? Kewika. Jednego. Zaraz sobie kupimy kewika, jeszcze drugiego. Ale poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Potrzebuję 50 cegły, aby upgrade'ować wyspę na poziom drugi, Ty, gościu, tam się uspokój, tak? Ten chłop chciał mi łóżko rozwalić z daleka. No, chyba świr jakiś. Przypominam, że jeżeli zginę, no to wszystkie przedmioty moje znikają. Tylko zostaje podstawowa broń. Ja rozumiem, że muszę udać gdzieś się na którąś inną wyspę, aby zdobyć cegłówkę. Skoro cegłówka nam się nie respi na mapie, musimy ją znaleźć na jakiejś wyspie. Mamy 50 keva, trochę matsów. Czy nikt nam tego nie skolapsuje? Mam nadzieję, że nie. Na ostro lecimy. Czy tutaj będzie cegłówka? Tak, jest cegłówka! Ciekawe, ile będzie tej cegły. Ja tam chyba potrzebowałem 50 sztuk. Wow! A z przodu mamy monety! Od razu idę po monety. Nie wiem, ile monet potrzebuję, ale wiem, że to zawijam wszystko. Do 11 monet jest, dobra. W takim razie ja tu zostaję. Jeszcze troszeczkę tych monet dozbieram. Z tego, co tam kojarzę, na kolejny poziom chyba trzeba mieć 15 monet, więc jeszcze 3 monetki i lecimy dalej. Nikogo nie widać. Nikogo nie widać. Nikogo nie widać. Tam jeszcze są cegły, kurde. Ale tam raczej nie idę, bo już raczej dostanę na dziurę. Dobra, 15 monet. I uciekamy. Dobra, 110 cegły. Koks. Level drugi. 15 monet. No mam. Jest! Poziom trzeci od razu! Jak oni chyba wszyscy w szoku są tutaj, co tu się wydarzyło. Pompa jest! Za 50 monet aż... Nie no, najgorzej. Przecież 50 monet to jest kupa hajsu. Kupa hajsu, widzowie. Odblokowaliśmy kolejny sklep i broń fioletową już mamy. No dobra. Co ja potrzebuję? Ja bym pewno sobie kupił... Kewika 50. I mamy tutaj tak. Miny! Dobra, już wiem, w co inwestuję. Na początku trzeba zaminować nasze łóżko. Nie ma, że boli, bo ktoś tutaj przyjdzie i nam je rozwali. Dwie. Na razie dwie. Na razie dwie. Jedna mina... z tej, druga, o, z tej, tu, a drugą, tu, dobra, wystarczy, mamy monety, tak, czy ja mogę coś zmienić? Mogę drewno zmienić na cegłówki, oczywiście, że zmieniamy drewno na cegłówki, całe drewno na cegłówki, za 200 mamy monety, ciekawe ile będzie tych monet, i podjedziemy jakiegoś chłopa, bo nie ma tutaj na co czekać, tu trzeba też podjeżdżać oponentów, a więc tak, dwa kewy, dwie 25, do tego płaszczak, dobra, i 50. I pistolet krzemieniówka. Mi się wydaje, moi drodzy, że jest szansa kogoś uwalić już na tym etapie. Bo już nam się respi gold, respi nam się wszystko. I nie możemy pozwolić innym, aby się rozwinęli, tak? 12 monet, kurde. Cały czas mi jest szkoda, cały czas jest mi szkoda. Ile? 15 monet, muszę. Muszę dorzucić tutaj tego speed boosta. Będę szybciej się poruszał z tego, co rozumiem. Sprawdźmy to. Tak, zobaczcie jak zasuwam. Koks totalny, dobra. I lecimy, widzowie. Musimy tak, wziąć te tutaj cegłóweczki i raszujemy tego chłopa. Czemu on nawet łóżka nie ma zabudowanego? O co tu chodzi? Od razu wjeżdżamy. Niszczymy mu wszystko. Gościu chyba nie kumał, o co chodzi, albo wyszedł. Nie mam pojęcia, dobra. Zniszczony. Czy ja mogę sobie kupić na przykład boogie bombę u niego? No oczywiście, że mogę. Dobra, kupujemy dwie boogie bomby. Kroimy cały tu jego lucik. To miał 20 monet przecież, wariat. I lecimy do kolejnego typa.
który nie ma już łóżka. To ci ciekawe. Tu jest chłop, który się nie spodziewał tego, że ja już tutaj jestem. Dobra, dobra, dobra. Nie, zabuduj, zabuduj, zabuduj farel. Nie, leżę, 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 leżę. Kurczę, ale mu tak zbombiłem łóżko, że jest koniec świata. Jeszcze raz do niego wjeżdżam od razu. Wow, 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 wow. Tu mnie pozamiatał. Les! Yes! Yes! Eliminated! Zniszczyłem mu łóżko i jeszcze rozsadziłem go minami. O to chodziło, o to chodziło. Chyba zostałem jeden na jeden z tego, co widzę. Szybko się wyeliminowali tamci. Wypijam tam 50 i powiem wam, że lecę po te cegłówki tutaj. Nie, spadnę! Ja pierdziu! Serce w gardle, serce w gardle. I tutaj ten chłop w bazie miał jeszcze dużo surowców. Od razu je kradnę, po prostu żywcem je kradnę. I się tutaj zbroję do fulla. OMG, OMG, ile tego jest, dobra. Płaszczak, płaszczak. Płaszczak, płaszczak, mina, mina, dobra. Z krzemieniówki rezygnuję, kupuję miny i płaszczaki tylko. O, wow, miał charge'a! Będzie z nim ciężko, będzie z nim ciężko na pewno. Chyba, że zrobię to na patencie. Po prostu wjeżdżam w jego łóżko na ogień, od razu odpalam ogień i lecę. Coś mi się wydaje, że to jest tutaj jego baza. Za chwileczkę wszystko się okaże. To jest jego baza. 100%. Jazda z tobą, gościu. Łatwiutko. Dobra, moi kochani. Czas iść do strefy. Nie, 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 nie. Raz, dwa. Nie, nie mogę! Nie, co jest? Halo! Uplayset 2, dlaczego był taki lag? Czy jest ktoś tutaj w tej mojej budowli? Mam nadzieję, że nikogo nie ma, że to jest moje. Tak. Ile cegłówek? Ile? 14, 14 monet, jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze jedna. Respię, 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 uciekamy. Dobra, mamy poziom trzeci naszego łóżka. Nie ma opcji, że nie, dobra. Wypad robię stąd jak najszybciej. Kolejna osoba podniosła na poziom trzeci. Najgorzej, już będą się respiły tam monety u nich w bazie. A te monety są mega OP. 50 monet i mamy pompę. To nie są żarty, to nie są żarty. Jak ktoś ma pompę, to jest kurczę już tutaj mega szefem, powiem wam tyle. Chyba z tym chłopem sobie tutaj troszeczkę zatańczymy. Kurde, on w sumie ma ładnie to rozbudowane wszystko. Ale ta krzemieniówka tak słabo bije? Bije Kewa. Raz. Dwa. Gościu wypadł! Rozumiecie to? Szybko rozwal farel mu to łóżko. Dobra. Zabił mnie. Nieważne. Nieważne. Chłop nie ma łóżka. On wystarczy teraz zginie i jest eliminated. Eliminated. Został podjechany, wyjaśniony. I teraz byśmy jeszcze musieli zrobić coś takiego. Pyk, pyk, pyk. Tak samo jak tamten chłop. Zabudujmy się tu wszędzie ładnie. Raszować na chwilę obecną nie musimy. Ogarnijmy sobie wszystko to, co chcemy i dopiero będziemy tutaj działali w temaciku. Ja bym tego chłopa killem, nie? Ale że on ma charge'a? Szefa? Boję się, że mnie uwali, ale no trzeba podjeżdżać, tak? O to w tym trybie chodzi, widzowie. Nie no, dostałem, serio! Ach, najgorzej. Muszę tu wejść z boogie bombą, taka jest prawda.
Gościu ma charge'a, więc to już jest naprawdę spoko, spoko broń. Tylko właśnie nie wiem, czy jest sens jej używać, tak naprawdę. Bo Buki Bomba też jest mega, mega OP, ale jeszcze jakbym na przykład z lepiakiem tam wleciał, to w ogóle by było super. O nie. O nie, we dwóch tańczymy. Nie no, jeszcze żyjesz, chamie? Jest! 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 W końcu wymęczyłem tego chłopa do końca. Okej, okay, moje łóżko zostało zniszczone, z tego co rozumiem, tak? Tak! Nie ma łóżka, kurde. Są tylko miny, dobra. Więc moi drodzy państwo, teraz nadeszła chwila prawdy. Teraz trzeba się uzbroić po zęby. Tak jest, moi drodzy państwo. To jest ten czas, gdzie Farel kupuje charge'a. Jest! Mamy charge'a w naszym ekwipunku. Pistolet krzemieniowy idzie w odstawkę. Musimy teraz dokupić sobie, tak, dużo płaszczaków. Na pewno Keva doładować do końca. Dobra. Lecimy, moi drodzy państwo. Dostałem. To ładnie. Nie! On został sam! Najgorzej, no. No niestety, chłop mnie trafił. 9 likwidacji, miałem tylko 2. Ale i tak, moim zdaniem, spoko trybik. Jeżeli chcecie, zagrajcie sobie w niego. Mi się podobał. No niestety, moi kochani, nie udało mi się wygrać Bed Warsów. Kurczę, Felek, cały czas drugie miejsce. No ale moim zdaniem i tak fajnie było, gdybym pograł jeszcze troszeczkę ten tryb, no to może by mi się udało, ale no niestety tryb jak zawsze zniknął, Farel się spóźnił, zawsze nagrywam za późno te tryby, ale mam nadzieję, że i tak wam się podobało. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zapraszam was na mojego Instagrama, TikToka, Facebooka, do sklepu Pixi po przekozackie koszulki, wszystkie linki znajdziecie w opisie, ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się, cześć!